Cześć i czołem wszystkim, witam was ponownie na moim kanale i dzisiaj, a raczej w sumie jutro, jest wielki dzień, ponieważ jedziemy na zawody. Tak, jedziemy na zawody i właśnie Maja przyszła. Tak, i tam w ogóle jest Weska. Majeczka jedzie z nami jako kamerzysta oczywiście i jako fotograf, jako wsparcie, jako luzak, jako przynieś podaj pozamiataj, kocham cię też. I tak, i jedziemy do Ekwadoru. To się utnie. Dobra, generalnie to dzisiaj Weska ma szybki longing, taki luźną lążę przed zawodami na rozruch po prostu. I tutaj Majeczka trzyma narzędzie zbrodni, bacika, który jest zepsuty. Majeczko, chcesz coś dodać? Ten koń to trup. Miałam jeszcze Dzięki, Maja. Maja jak zawsze pomaga w nagrywaniu vlogów. Proszę, jak wiecie, szukacie pomocy do vlogów czy coś, Majeczka się bardzo poleca. Ale jeszcze miałam powiedzieć... Bardzo polecasz się. Jeszcze miałam powiedzieć tak. Nagrywam w sumie tego vloga dzisiaj, pomimo że jutro jedziemy na zawody, bo stwierdziłam, że czemu nie. I w sumie to nagram dwa dni. Jeszcze wam w ogóle nagram nasze czyszczenie sprzętu i tak dalej. I tam pewnie gdzieś w rogu wam wkleję godzinę, datę, cokolwiek. I no, bo stwierdziłam w sumie, że tak będzie lepiej. Ty to wstawisz? Co? Ty to wstawisz? Ale co wstawię? Tego vloga? No tak. Tak? No. Ale już jednego wstawiła to. No właśnie, już jednego wstawiłam, a zbierałam się kurczę rok i Maja to potwierdzi. Tak, tu w ogóle, tak, tu mam rękę, bo jestem głupia i się wywaliłam i się obtarłam cała. Dobra, Wasiulka już będzie kłusować i ja się zaraz do was odezwę w sumie, jak coś się ciekawszego będzie działo lub Maja zacznie odwalać znowu, ja nic takiego nie powiedziałam. Patrzcie, jaki Weski się słodziak zrobił. No i z Mai też. Ale z Weski większy. Ojeju. A kto to jest takim szczurem i słodziakiem? I swear, she loved me. No jak to? My już jesteśmy u mnie w domu i czyścimy sprzęt. Tu czyścimy pięknie siodełku, a raczej Maja czyści. I w ogóle to, jaki my tu zrobiliśmy syf, to jest jakiś dramat. Chwila, pokażę wam. No po prostu... Tyle rzeczy mamy do czyszczenia, ale przeżyjemy. Najwyżej będziemy czyścić całą noc i potem będziemy nieżywi. Trudno. Za pół godziny skończymy. No, za pół godziny skończymy, tak. Witajcie moi drodzy, kochani widzowie. Jesteśmy już w stajni i idziemy do konia. Dobra, Maja właśnie poszła po Weskę. Ja idę po wszystkie narządy zbrodni do czyszczenia. I słodko w ogóle, bo poszła mi po konika. Jest jakaś 7:30 i umieram. Ja już wszystko wzięłam i zaraz będziemy w ogóle kąpać Weskę też, więc będzie fajnie. Okej, ja już jestem przy myjce, czekam na Majeczkę, bo idzie z Weską. I teraz będziemy Weskę kąpać, potem pewnie przymierzymy jej transportery. Potem zrobimy jej koreczki, a raczej będziemy próbowały zrobić, bo żadna z nas tego tak jakoś super dobrze nie umie. Ale jakoś sobie poradzimy. No już potem trzeba jechać na zawody. No matko, ktoś tam szedł. Jednak stwierdziłam, że idę do Mai, bo że tak powiem, koń jest na samym końcu pastwiska. Dosłownie. I trochę jej szkoda, że tak sama się zgłosiła. Koń jest na samym końcu pastwiska. No ale cóż, więc idę jej pomóc złapać mojego konia. Też nie, już konik do niej schodzi sam. To bardzo dobrze. A nie, dobra, już idzie, ale i tak się idę w jej stronę. Tam idzie Majeczka i Wessa. Niestety nie mogę bardziej przybliżyć. Ale no, idą. Dają radę dziewczyny. Idziemy do nich. Nie słychać cię! Wiem, była na końcu pastwiska. Nie, ten koń to jest ch**.
Wesiulku. Ale jest brudna, no kąpiel by jej się przydała. Tyle powiem. Hej widzowie, odzywam się w sumie do was trochę po dłuższej przerwie. Weska już jest cała wykąpana. Mokrusieńka, stoimy na słoneczku, żeby wyschnęła. Maja nie wiem, co robi. No dawaj! Maja nie wiem, co robi. Majka! Kurde! O, zobaczcie. Nie! Bąbel. No ty na mnie, ale... na mnie konia prowadzi, no, no masakra. No może być kurde, wiedział. Bo ja robię coś ważnego. Jak dbam o jej karierę za tą domkę. Maja przypomina sztuczki wesce. No dawaj, kuźby. Drugą nogę. No to cię posłało, nie tak. Druga. Ale wiesz, że się złapał? Pięknie. A nie idę po kantar, bo Magda nie dba tego vloga w ogóle. Mi się pakują. Nie wysłała kantar, bo go oczywiście zapomniała zmienić. Weźmiemy jej. O! O Jezu. Piękny kantarek, który ma również pako. Oczywiście najlepszy koń, kurs. Tak, może nie sportowy, ale... Ale tak, piękny hordowy. To są moje pieniądze, kochani. Czyli jest warty miliony. I to już widzicie Wesiulkę pięknie, ładnie zapakowaną w przyczepie ze swoją nową koleżanką Tosią. Oczywiście w bordowym kantarku od Mai, wart więcej niż miliony. Nagrałam troszkę drogi, ale ogólnie cała podróż minęła nam bardzo szybko i sprawnie. A kto to taki piękny? No. Gdzie lepiej bez tego? Ślicznie wygląda outfit weski. A na czarno. Maja łapią. Ale fajnie idzie, tak mi się wydaje, wiesz? Majeczka nagrała dwa skoki z rozprężalni, dwa okserki i tu jest właśnie pierwszy i tutaj zaraz będzie drugi, to jest moje rozprężenie przed LL i po tym skoku już wjechałam na parkour. Zaraz zobaczycie mój przejazd w klasie LL, tutaj pokazywałam jeszcze wesce tą kolorową przeszkodę, bo trochę się jej bała. I generalnie to był moment, w którym dostałam sygnał, że mogę jechać. I jak zobaczyłam na tablicy, że zostało mi 20 sekund, a pierwszą przeszkodą był ten żółty okser, to po prostu takiego speeda tu odpaliłam, bo się tak zestresowałam, że nie zdążę. I po prostu ten skok był koszmarny, najazd był okropny, niedoliczony i po prostu masakra. Drugi skok był już spoko. Generalnie cały parkour był nawet okej, bo weska bardzo, bardzo fajnie szła i ratowała moje głupie błędy. Tutaj trzecia stacjonatka, tutaj lotną fajną zrobiliśmy. Tutaj do tego okserka trochę bliskawo wyszło, tam w ogóle pan Marcin robi zdjęcia w czerwonej koszulce. I tutaj właśnie była ta piątka, gdzie się delikatnie przypatrzyła, ale i tak czy siak bardzo fajnie poszła. Tutaj teraz do linii i generalnie tą linię miałam wjechać na 5, ale Magda dupa oczywiście nie doliczyła i weska wcisnęła 6, ratując nas w sumie trochę. I teraz zobaczyłam na ekranie, że jadę ciut za szybko i starałam się, bo to było strafienie w normę czasu i starałam się jakoś ten czas nadrobić, ale no już średnio miałam jak. Tutaj szereg na fulę, bardzo się go bałam, źle mi wylądowała, ale ten okserek już był fajny, to była ostatnia przeszkoda. I klepanko, bardzo zadowolona w sumie byłam z weski, z tego przejazdu. Dobra kochani, szybka nagrywka, Maja stępuje mi konia. Ja jestem już po przejeździe i powiem wam, że było ekstra, naprawdę było ekstra. Kobyłka się bardzo postarała, raz schrzaniłam, ale wyratowała pięknie. I po prostu jestem zachwycona, oczywiście przejazd wam wstawię albo przed, albo po, nie wiem. Nie wiem jeszcze, ale no po prostu jestem zachwycona, więc teraz w ogóle wyjeżdżam do dekoracji, mamy tam tylko sekundę i coś do normy.
i wyjeżdżamy do dekoracji. Więc mega! I jeszcze Elka potem. Tylko żeby w Elce też tak dobrze poszło. Mam nadzieję. A kto to mi tu konia stępuje? Majeczka. I w tym momencie zaczął się mój przejazd w L i o mój Boże, to była tragedia. Przez mój stres po prostu wszystko tu jest nie tak. Tutaj wjechałam za mocno, tutaj weska chciała mi spłynąć, ale jakoś ją przepchałam przez tego ksera i wylądowała mi na złą nogę i teraz oczywiście Magda stwierdziła, że po co tą nogę zmienić, skoro można jechać cały zakręt na kontrgalopie. Tutaj na tej stacjonacie chciałam się zatrzymać i skoczyłyśmy z miejsca. Tutaj oczywiście też Magda stwierdziła, że po co robić lotną, skoro istnieje coś takiego jak kontrgalop. I tutaj to był jedyny chyba taki, nie, dwa były takie skoki, które były nawet okej, to był ten okser. Tutaj też za mocno wjechałam, chociaż na tamtym okserze się też za mocno trochę położyłam. I tutaj miałam wyłamanie. Ale po prostu tu ja totalnie schrzaniłam, bo totalnie nie wcelowałam w przeszkodę i nie mogę z siebie po prostu z tego wyłamania, bo to w 100% moja wina. Tu jeszcze zrzutkę miałyśmy, bo za blisko nam wyszło trochę i to jest ostatnia przeszkoda i to był jedyny skok, który mi jakoś tam wyszedł. To był jeden z dwóch normalnych skoków. Dobra, jestem już po Elce i w sumie po wszystkich przejazdach i Elka nam poszła średnio. Elka nam poszła średnio, miałyśmy 16 karnych, aczkolwiek uważam, że było nawet spoko, bo deska strasznie mi odwalała na rozprężalni i myślałam, że jej nie przepcham, ale jednak jakoś pojechałyśmy, przejazd miałyśmy koszmarny, ale no cóż, takie muszą też przejazdy być, to był nasz debiut w Elce, więc następnym razem po prostu pójdzie lepiej, ale jestem bardzo dumna z LL, bo naprawdę tam się mega postarała i w ogóle. Ale też uważam, że tutaj w tej Elce trochę poszło zmęczenie, bo już też czułam inaczej, totalnie ją podsiodłem. Jak ją drugi raz już wsiodłaliśmy i jak wsiadłam. Ale jestem zadowolona z tych zawodów, pomimo że jak super miejsce zajęliśmy, to było bardzo fajnie. I jeszcze jedna sprawa w ogóle, bo w LLC przejechałam tam na zero i nie dostałam się na rundę honorową i jest mi przykro, ale no cóż, trudno, następnym razem przyjedziemy po zaległe rozetki weska, uspokój się. Ja właśnie stępuję konie i w sumie to zaraz już zsiadam i jedziemy do domu. Już jestem tak też zmęczona, bo już wyszło takie słońce okropne, że już mam dość, koń pewnie też. Okej, moi drodzy, mili widzowie, po raz kolejny widzicie piękną Wysiulkę w przyczepie. My już jesteśmy w jeziorku, Weska się uśmiechnęła właśnie. Dojechałyśmy całe i zdrowe do domu, tu jest Majeczka. Kochani moi widzowie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie do końca. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. No, był to bardzo stresujący dzień. Weska się właśnie kładzie. Tak na zakończenie odcinka. Się kładzie. Możesz. No Weska, kładź się. No dawaj. No dawaj. Czy się uśmiechnąć musi? W każdym bądź razie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam do subskrybowania i bycia tutaj na bieżąco, bo zamierzam jakoś regularnie te filmy wrzucać. Majeczka już się patrzy, bo wie, że to nieprawda. Tak, ale no cóż, trudno. Dobra, ja jeszcze idę ogarnąć przyczepę, posprzątać i w ogóle wystaje mi kosmyk włosów, nieważne. Majeczka w tym czasie odprowadzi Weskę, już jesteśmy po schłodzeniu i w sumie to już będziemy się żegnać, moi drodzy. Ten jakże stresujący moment, dzień, whatever, dobieg końca. Dziękuję, że to ze mną przeżyliście.
Były emocje, dużo emocji, ale daliśmy radę. Więc ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie do końca i za wsparcie mentalne mnie w tym dniu. Powtarzam się, wiem. Już jestem tak zmęczona, że umieram. A tam jest Stasiu. Dobra, nieważne. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie do końca. Zapraszam teraz do subskrybowania mojego kanału. Sorry, nie, bo już mi się język włącza. Siema.